Biblia jest wolna od błędów. Nieomylność oznacza brak błędów. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że nieomylność Biblii oznacza brak jakichkolwiek błędów w Biblii. Jeśli Biblia mówi, że słońce zatrzymało się na nieomal cały dzień, to słońce zatrzymało się na nieomal cały dzień. Jeśli Biblia mówi, że słońce się cofnęło, to słońce się cofnęło. Nie ma innej możliwości. I Biblia jest nieomylna, nie zawiera żadnych błędów. Dokładniej rzecz biorąc, oryginalne rękopisy każdej księgi Biblii, które nazywane są czasami technicznie autografami, nie zawierają błędów. Dla kontrastu, kopie autografów nie są już objęte taką gwarancją. Nie mówię, że mogą zawierać błędy. Myślę, że nie zawierają błędów, ale to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja, że nie powinny zawierać błędów. Natomiast Biblia gwarantuje, że autografy, oryginały nie zawierają błędów. I studiując kopie autografów, możemy określić, jakie było brzmienie oryginału. I teraz, jeżeli będziemy mieli pod uwagę, weźmiemy pod uwagę prawidłowe odczyty, to mówimy o tym, że nieomylny jest tekst spółgłoskowy Starego Testamentu, jeśli chodzi o tekst hebrajski i aramejski, oraz jeśli chodzi o Nowy Testament, nieomylny jest tekst grecki zapisany w Grece koine w odmianie galilejskiej. Tłumaczenia na inne języki, w tym na grecki klasyczny, grecki attycki, grecki z tego samego okresu, ale z innego regionu, na przykład z Aleksandrii czy z innych obszarów, to już są tłumaczenia. A tłumaczenia mają to do siebie, że są obarczone tym, że tłumacz mógł wykonać swoją pracę doskonale albo tylko bardzo dobrze. Ponieważ manuskrypty Biblii, którymi dysponujemy w większości, są tak dobre i tak liczne, możemy zasadniczo powiedzieć, że dostępne obecnie Biblie grecka, hebrajska i aramejska są bezbłędne. A ponieważ większość tłumaczeń na języki narodowe wiernie przekłada oryginalne języki, nie jest mylące stwierdzenie, że wiele angielskich tłumaczeń, które czytamy, czy polskich tłumaczeń, jest również Słowem Bożym. Biblia nie zawiera żadnych błędów. Niektórzy uważają, że Biblia nie musi być nieomylna we wszystkim. Rozumują, że musi być bezbłędna tylko w sprawach wiary i praktyki. Tak więc niektórzy twierdzą, że Biblia zawierać może i nie obchodzi ich to, że może zawierać błędy naukowe, historyczne, ale błędy te ich zdaniem nie przeszkadzają chrześcijaninowi w sprawach związanych ze zbawieniem i uczniostwem. I tutaj jest to nie to, co ja uznaję za fakt. Bo ja wierzę, jestem przekonany, że Biblia jest nieomylna. I chciałbym w tym miejscu, abyście zrozumieli, że nieomylność oznacza, że Biblia nie zawiera żadnych błędów, także naukowych, także historycznych. Biblia jest dokładna we wszystkich punktach. Istnieją jednak kłamstwa zapisane w Biblii. Na przykład Biblia dokładnie opisała, kiedy wąż okłamał Ewę. Tak samo, gdy fałszywi prorocy przekazywali fałszywe wiadomości, Biblia nieomylnie powtarza to, co powiedzieli ci fałszywi prorocy, nawet jeśli to, co oni powiedzieli, było fałszywym proroctwem. Dlatego też trzeba brać pod uwagę to, co jest kontekstem, żeby nie było tak, że ktoś wyrwie z kontekstu. Na przykład z psalmu dwa razy jest napisane w Biblii co najmniej nie ma Boga i ktoś sobie wyrwie nie ma Boga
I weźmie to jako cytat z Biblii i powie: o, nawet Biblia mówi, że nie ma Boga. No tak, tylko że kontekst mówi: głupi, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Nie wolno wyrywać z kontekstu. Istnieje duża różnica między Biblią i dokładnym relacjonowaniem tego, co ktoś powiedział, nawet jeśli było to fałszywe, a Biblią relacjonującą, że coś się wydarzyło, podczas gdy w rzeczywistości byłoby rzekomo inaczej. No więc Biblia nie zawiera błędów. Do niedawna nieomylność Biblii była stanowiskiem powszechnie przyjętym w każdym niemal wyznaniu chrześcijańskim. Kiedy ludzie zaczęli kwestionować długo utrzymywane przekonania w wielu sferach, nauka, matematyka, historia, filozofia, psychologia, językoznawstwo, zaczęli również kwestionować dokładność Biblii. Ten okres kwestionowania wszystkiego został nazwany oświeceniem, czyli kierowano się różnymi wędrownymi duchami i okultyzmem zamiast faktami. Chociaż studia krytyczne przyniosły wiele dobrego, wyrządziły ogromne szkody w dziedzinie studiów biblijnych. Oświecenie rozpoczęło się, różnie datując, w XVI-XVII wieku i trwało do początku XIX wieku. W tym czasie oczywiście jeszcze Związek Radziecki był zapóźniony i tam oświecenie trwało do XX wieku, a można powiedzieć, że w dzisiejszej Rosji dalej trwa mimo XXI wieku. W tym czasie pojawił się też romantyzm, liberalizm, klasycyzm, modernizm, a później postmodernizm. Ale wszystkie te sposoby myślenia wyrosły z oświecenia. I jednym ze zgniłych owoców oświecenia było to, że badacze Biblii zaczęli kwestionować historyczność i nieomylność Pisma Świętego. Wielu przestało postrzegać Biblię jako boską księgę, a zamiast tego postrzegało ją jako dzieło czysto ludzkie, choć napisane przez bardzo utalentowanych artystów, ludzi o dużych zdolnościach wymowy. Metodologia stosowana przez tych uczonych, podważających Słowo Boże w celu ustalenia, co w Biblii jest dokładne, a co nie, została nazwana wyższą krytyką. Wyższy krytycyzm. Liberałowie przyjęli wyższą krytykę jako standard, według którego należy oceniać Biblię ich zdaniem. I to jest bardzo niebezpieczna postawa. Konserwatyści, którzy otrzymali doktoraty na liberalnych uczelniach w Europie i Ameryce, uważali, że mogą stosować wyższą krytykę w konserwatywny sposób. To też było zwodnicze. Rezultatem tej akceptacji liberalnych metodologii jest to, że wiele konserwatywnych szkół nadało słowu nieomylność zupełnie nowe znaczenie, które pokazało, że porzucili oni tak naprawdę wiarę w absolutną nieomylność Pisma Świętego. I to na tyle, jeśli chodzi o ten zakres. Dziękuję za uwagę. Niech Bóg wam błogosławi.